Witajcie wśród nazwisk Polaków. Dziś nazwisko Jędrysiak. O ten film prosiło 5 osób interesujących się tym kanałem. Jak to nazwisko powstało, ile osób je w Polsce nosi, gdzie te osoby mieszkają, to wszystko w tym filmie. A jeśli interesuje Cię inne nazwisko, subskrybuj ten kanał i napisz o tym w komentarzu pod filmem. Spośród tych propozycji wybieram tematy do kolejnych filmów. Czy nazwisko Jędrysiak nosi ktoś, kto doszedł do czegoś istotnego w życiu i zasługuje tutaj na wspomnienie? Niezbyt łatwo o takie osoby, ale wymienię dwie. Jerzy Jędrysiak to grafik związany z Zakopanem, którego prace wystawiane są w różnych miejscach na świecie. Z kolei Jarosław Jędrysiak to związany z regionem łódzkim profesor budownictwa, zajmujący się mechaniką konstrukcji. A gdzie mieszkają Jędrysiakowie? Są w Polsce 3 powiaty, w których liczba osób z tym nazwiskiem przekracza 100. Najwięcej Jędrysiaków mieszka w powiecie pajęczańskim w Łódzkiem. Drugi jest powiat wołomiński pod Warszawą i sama Warszawa, gdzie liczba osób o tym nazwisku waha się w okolicy 100. To mniej więcej tyle, ilu Jędrysiaków mieszka w samej tylko gminie Działoszyn we wspomnianym powiecie pajęczańskim. W powiatach kępińskim, kubuskim i wieruszowskim, a według innych nowszych danych właskim, mieszka po ponad 50 osób o tym nazwisku. Można więc przyjąć, że Jędrysiak to nazwisko popularne na pograniczu południowych części dawnej ziemi sieradzkiej i Wielkopolski oraz Śląska, a także w okolicy stolicy. Nazwisko zaznacza też swą obecność we Wrocławiu, można więc powiedzieć i tak, że najbardziej popularne jest w trójkącie między Łodzią, Wrocławiem i Częstochową, no i w rejonie Warszawy. Metryki wskazują, że w tych różnych miejscach nazwisko powstało z zasady niezależnie, równolegle. W ogóle nazwisko Jędrysiak spotyka się w około 120 powiatach, czyli w 1/3 wszystkich, czyli nie tylko w tych, które przed chwilą wymieniłem. Kolejna sprawa, o której warto tu powiedzieć, to podobieństwo formy nazwiska Jędrysiak i kilku innych nazwisk. Może to powodować różne przypadkowe błędy przekręcenia. Bo jeśli Jędrysiaków mamy najwięcej między Łodzią, Wrocławiem i Częstochową oraz w rejonie Warszawy, to Jędrusików znajdziemy sporo w Zagłębiu Dąbrowskim i na Sądeczyźnie. Jędrasiaków w Łodzi i Częstochowie, a jędrysików koło Opoczna, Końskich oraz w Łodzi i w Warszawie. Wszędzie tam łatwo wzajemne mylenie tych podobnych nazwisk. Dlatego w ważnych sytuacjach pewnie warto je literować dla pewności. W ogóle w użyciu jest spora liczba podobnych nazwisk. W tym formy krótsze jak jędrak, jędrych i dłuższe jak jędraszek, jędryszczak. Tu jest naprawdę cała paleta możliwości. Zresztą pewnie wielu z Was miało okazję spotkać się z tymi różnymi podobnymi nazwiskami z tej grupy. Także samo nazwisko Jędrysiak ulegało zmianom natury ortograficznej. Mamy więc też nazwisko zapisywane w formie Jędrysiak z rozłożoną w taki sposób w zapisie głoską nosową i takich osób w kraju mieszka też blisko 100. Notowano też formę Jędrysiak, wynikającą w zasadzie na pewno z błędów w zapisie. Zobaczcie też na tę metrykę. Mamy tu kompletne wymieszanie 3 możliwości i nazwisko zapisane jako Jędrysiak. Łatwo sobie wyobrazić, że takiej formy bez dyktowania po literce nikt chyba poprawnie nie zapisze. Wróćmy do samych Jędrysiaków. Ile osób o tym nazwisku mieszka w Polsce? Według danych z lutego tego roku to około 1500 osób. To nazwisko zajmuje w rankingu popularności polskich nazwisk miejsce około 4000. W grupie tych nazwisk podobnych do siebie nie jest wariantem najpopularniejszym. Na przykład Jędrasików jest nieco więcej niż Jędrysiaków. A skąd wzięło się to nazwisko? Pochodzi od imienia. Od jakiego? Tu pewną trudność może nastręczać to, że kilka wieków temu znane do dziś imiona były zapisywane i używane w wielu wariantach. Nazwisko Jędrysiak zalicza się pod względem budowy do tych, które mają przyrostek złożony. Na końcu jest ak i gdy ten przyrostek odłączymy, pozostaje nam Jędrys albo ewentualnie Jędryś. Tak, są i takie nazwiska o takim właśnie brzmieniu. A to znaczy, że nazwisko Jędrysiak może pochodzić od nazwy osobowej Jędrys, pozostańmy tu przy tym popularniejszym wariancie, i powstało przez dodanie przyrostka ak, zasadniczo oznaczającego potomka. Jędrysiakiem mogli więc ludzie nazywać syna jakiegoś Jędrysa, a dawna swoboda tworzenia i zmieniania tych form nazwisk mogła sprawić, że to nazwisko w formie już Jędrysiak pozostało przy kolejnych pokoleniach, a Jędrys poszło w zapomnienie. To pierwsza możliwość pochodzenia nazwiska Jędrysiak, ale ktoś pewnie zauważy, że powiedziałem, że pochodzi ono od imienia, a no Jędrys jest już nie imieniem, a też formą od imienia pochodną. Wspomniałem też o przyrostku złożonym. Jeśli odejmiemy nie tylko to ak, ale i drugą część, czyli ys, z ewentualnym zmiękczeniem, to pozostanie nam jędr. I w tym właśnie tkwi imię, od którego tak właściwie pochodzi to nazwisko. Jakie to imię? Zacznijmy od możliwości tej bardziej oczywistej. Możliwość ta zakłada, że forma ta powstała od imienia Jędrzej. To imię dziś niezbyt częste, ale dobrze znane. W średniowieczu nie było osobnym imieniem, a tylko formą imienia Andrzej. W dawnych wiekach używano wielkiej różnorodności form imion. Tworzono je bardziej fantazyjnie. W Polsce obok imienia Andrzej, notowanego od początku XIII wieku, używano też co najmniej od końca wieku XIV imienia w formie Jędrzej, ale i Ondrzej, Jandrzej. Te różne zapisy dodają tu nawet pewną komplikację, o której za chwilę. Tak czy inaczej wszystkie wymienione formy imion pochodzą od greckiego imienia, znanego też z łacińskiej formy Andreas. Imię to wzięło się od słowa oznaczającego kogoś silnego, odważnego lub po prostu mężczyznę, męża. Krótko mówiąc, nazwisko Jędrysiak pochodzi od imienia Andrzej w wariancie Jędrzej, który dziś jest traktowany jako osobne imię. Jest możliwe, że nazwisko powstało bez pośrednictwa nazwy osobowej Jędrys, po prostu od razu od imienia Jędrzej. Najstarsze zapisy obu nazwisk dzieli nieco ponad 70 lat, przy czym później zanotowano nazwisko Jędrysiak w znanych dziś zapisach po raz pierwszy w roku 1639. To jednak niczego nie przesądza. Podam dalej przykład, jak bardzo nieoczekiwanie potrafiły się zmieniać formy nazwisk, jeszcze w czasach nam znacznie bliższych. Po prostu Jędrysiakiem ludzie mogli nazwać tak samo dobrze syna jakiegoś Jędrysa, jak i syna Jędrzeja, czyli wówczas w zasadzie Andrzeja. Nikt nie stosował sztywnych form, nikt nie patrzył na to przez pryzmat gramatyki i ścisłej poprawności, tak jak my dzisiaj. Wszystko jasne? To teraz zasieję nieco wątpliwości. Wspomniałem, że te dawne formy imion mogą powodować pewne komplikacje. Zobaczcie, że tak może być i tutaj. W średniowieczu, daty podaję w nawiasach, zanotowane imiona takie jak Andrzych, Hędrzych, Indrzych, Jędrzych. Zwróćcie uwagę zwłaszcza na tę trzecią formę. Indrzych. Jest bardzo bliska czeskiemu imieniu Indrzych. A Indrzych to Henryk, a nie Andrzej. Wszystkie te cztery formy, które widzicie, mogły powstać od imienia dziś znanego nam w formie Henryk. Ale żeby było weselej, mogły mieć początek tak samo w imieniu Andrzej. Wiem, że może to brzmieć nawet trochę niepoważnie, że obydwa warianty są niby tak samo możliwe. No nie do końca tak samo, ale te dawne zmienne formy imion powodują tutaj możliwość różnej interpretacji. Zobaczcie na to. Forma Hędrzych dość mocno przypomina to czeskie Indrzych. A mając to H na początku, aż się prosi o skojarzenie z Henrykiem. Ale mamy w starych zapisach i taki dosłownie przykład z roku 1474. Nobilis Andrea alias Hędrzych, czyli mniej więcej szlachetny Andrzej zwany Hędrzych. Andrzej. Więc co w końcu, Andrzej czy Henryk? No bo to niestety jest tak, że na podstawie samej formy imienia i jej zapisu nie da się czasami tego przesądzić. No ale skoro mącimy w głowie, zobaczmy jeszcze na kolejny przykład. To z roku 1479 zapisano Henricus alias Jandrysek, czyli Henryk zwany Jędrysek. Jakże to podobne do nazwiska Jędrysiak, prawda? Choć jeśli się przyjrzeć, to może bardziej do nazwiska Jędryszek. No dobrze, może zostawmy to. Pewnych zagadek historii języka nie rozstrzygniemy tutaj i nie ma takiego zamiaru. Warto zwrócić uwagę, że tutaj dywagowaliśmy przede wszystkim o dawnych formach imion, a może nie tyle o samym nazwisku Jędrysia, które nas tutaj najbardziej interesuje. Wróćmy do niego. I kończymy też z sianiem wątpliwości. W okresie, z którego pochodzi pierwszy znany nam zapis nazwiska Jędrysiak, imię Jędrzej od imienia Andrzej nie podlegało już tak daleko idącym mutacjom. To działo się kilka wieków wcześniej. To imię zdążyło po prostu zadomowić się w Polsce lepiej. Dlatego słusznie badacze zgodnie wskazują, że nazwisko Jędrysiak pochodzi od nazwy osobowej, która wywodzi się właśnie od imienia Andrzej. Czy to bezpośrednio od imienia Jędrzej, czy od zrodzonej z tego imienia formy Jędrys. Tu już można się spierać i kibicować którejś z możliwości. Do mnie najbardziej przemawia to łączenie nazwiska Jędrysiak bezpośrednio z imieniem Jędrzej, dlatego że sposoby tworzenia się nazwisk bywały różne i często zmienne. Może się zdarzać, że to, co etymologom najładniej wygląda na papierze, w rzeczywistości mogło nie mieć miejsca. Zobaczcie tutaj na przykład, gdzie doszło do dziwacznej dosyć zmiany nazwiska i nieoczekiwanej. Oto akt ślubu Wawrzyńca Jędrysiaka. Połowa XIX wieku, północno-wschodnia część opolskiego. Forma nazwiska Jędrysiak nie budzi wątpliwości. Gdy w następnym roku urodzi mu się córka Ewa, nazwisko jego i córki w tym akcie również zostanie tak zapisane. Zwróćmy jeszcze uwagę, że w akcie występuje on jako wdowiec, czyli pierwsza żona mu zmarła. Zobaczmy więc akt ślubu z tą pierwszą żoną. To ledwie kilkanaście lat wcześniej. Występuje w nim Wawrzyniec Jędrasik. Porównanie innych danych nie pozostawia wątpliwości, to ta sama osoba, tylko nazwisko inne. Nie Jędrysiak, a Jędrasik. Czy ktoś się pomylił przy spisywaniu aktu ślubu Wawrzyńca z pierwszą żoną? Zobaczcie dowód, że nie. 19 lat przed ślubem, gdy Wawrzyniec się rodził, nosił nazwisko takie jak jego ojciec Łukasz. Jędrasik, a nie Jędrysiak. Jaki z tego wniosek? Że jeśli gdzieś w ogóle doszło do pomyłki, to już raczej przy drugim ślubie Wawrzyńca. No ale może nie doszło tutaj do żadnej pomyłki, może to sam zainteresowany podał, pewnie przez przypadek, inne nazwisko. Co się tak naprawdę stało? Prawdopodobnie obserwujemy narodziny nazwiska Jędrysiak dla jednej z rodzin w połowie XIX wieku. Dopiero właśnie w połowie XIX wieku do jednej z rodzin przylgnęło nazwisko w formie Jędrysiak. I tak już pozostało w tej rodzinie. Stało się tak raczej nieoczekiwanie i zapewne przez przypadek. Zapewne sam Wawrzyniec z jakiegoś powodu zaczął siebie nazywać Jędrysiakiem. I tak padał do dokumentów. W jednym z poprzednich filmów, do którego teraz odsyłam, podawałem świetny przykład z literatury, jak to nieraz bywało ze znajomością własnego nazwiska wśród niepiśmiennych Polaków z poprzednich wieków. Po prostu sami mogli się pomylić, a błąd mogły utrwalić dokumenty. W XIX wieku taki właśnie cud narodzin nazwiska zdarzał się jeszcze bardzo często. Wie to każdy, kto przeglądał stare metryki. Chcę jednak na koniec podkreślić, że przykład Wawrzyńca to przykład jednostkowy. Tak po prostu w wypadku tej rodziny doszło do powstania nazwiska Jędrysiak. Natomiast w przypadku większości rodzin, które noszą to nazwisko, sprawdzi się ten wariant, o którym tutaj wcześniej mówiłem, czyli pochodzenie tego nazwiska bądź od imienia Jędrzej, bądź od nazwy osobowej Jędrys, tak czy inaczej w dalszej perspektywie od imienia Andrzej. I zostańmy właśnie przy tym. To wystarczająco wyjaśnia pochodzenie nazwiska Jędrysiak. Pochodzi ono od imienia Jędrzej, czyli Andrzej, lub od nazwy osobowej utworzonej od tego imienia. I to już wszystko na dziś. Subskrybujcie proszę ten kanał i udostępnijcie film znajomym, może ich zainteresuje nazwisko Jędrysiak. Zajrzyjcie też na stronę Nazwiska Polaków na Facebooku. Wejdźcie też na bloga na WordPressie. Linki do tego są tutaj niżej pod filmem. Tam podam jeszcze kilka dodatkowych szczegółów. Przede wszystkim serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i miejcie się pięknie.